Oprócz tego, że trzeba uważać na ulicach, nie mamy uprzywilejowania, mimo że jesteśmy zawodnikami. Nie załatwiliśmy czegoś takiego. Punkty nie powinny wam nastręczać jakiegoś problemu. Wszystkie są? To reszta drugi. Nie, tu są wszystkie punkty. Są trzy rozświetlenia na mapie. Taki prostokątnik ze zdjęciem lotniczym, który pokazuje, jak można pokonać tory kolejowe przy punkcie numer 2. Bo z mapy nie jest dokładnie to widać. A to jest na zdjęciu lotniczym powiększone i jest wyrysowana linia drogi, której właśnie na mapie nie ma. To jest jedno rozświetlenie. Drugie rozświetlenie to jest drzewo. Jest to przy punkcie numer 12 z takim dziwnym opisem. Nora za wałem, kierunek wskazuje konar drzewa Bogu, 40 metrów. To oznacza, że jest tam drzewo położone przez Bobry i kierunek, w którym to drzewo upadło, trzeba udać się około 40 metrów, tak jak taki wał ziemi, to jest na tym schowane. Nie mogliby tego na tym drzewie dać, bo to nie zaraz rybacy by pojazdy z wędkarzy do zwinęli. Także na pewno jest troszeczkę schowane, ale myślę, że też nie będzie z tym problemu. I kolejne rozświetlenie jest ze strumieniem. Po prostu na mapie mi się nie zmieściło, a nie chciałem zmieniać skali. To jest po prostu kawałek prostokącika dorysowany, a większość, całość jest pokazana tutaj. Po prostu brakło dosłownie 2 cm. Myślę, że też nie będzie problemu, bo cały strumień jest zaznaczony, także tutaj te wszystkie ulice będzie można przejechać i myślę, że bez problemu połapiecie się. Niektóre są miejsca takie, jak na przykład punkt 17, że rowerem do samego punktu nie dojedziecie. Trzeba będzie go postawić, po prostu zostawić kawałek wcześniej, troszeczkę podejść na nogach. Tak samo będzie z punktem 11 na przykład i 24, gdzie po prostu no, nie da, jak się ktoś uprze, to rower tam dokradł, ale nie ma to sensu, bo lepiej go zostawić te 30-40 metrów po prostu podejść lub podnieść sobie na punkt. Mapa jest prawie do 50 tysięcy. No chyba wszystko. Czy są jakieś pytania? My tylko potwierdzamy, nie wpisujemy tego. Tak, nie wpisujecie żadnych godzin, po prostu tylko perforatorem odbijacie pola na karcie kontrolnej. Są dziury w numeracji, co pewnie już zauważyliście. Są tylko te punkty, które są wypisane, czyli do 21 jest ciągłość, później 23, 24, 25, 28. Karty są indywidualne dla każdej trasy, także po prostu pól, których nie ma, są albo wykreślone, albo po prostu ich na karcie nie ma. Także jeżeli nie ma żadnych pytań, to zapraszam na zewnątrz. Gdzie te mapy są? Punkt kontrolny zaliczony przy tej oto ambonie słabo widocznej. A tam dalej już jest rezerwa Drotus. Dobra. Teraz się prawą stroną chyba tutaj będzie. Prawo lepiej, prawą. A faktycznie, no. Zrobimy teraz krótką relację dla telewizji polskiej. Oddział Katowice.
ale dziurka. No faktycznie moje mycie butów przechodzi do historii. Ale mi się wpakował w maliny. Ha, ha, ha. A jest dobrze. Tu za bardzo ciągnąć nie chcę. No. O, jedynka jest blisko. Teraz jedynka chyba. A co? Co mi tu ma jedynka do śledzi, co? Nie, to wczoraj były żarty. Aha, ale... Nie. Ja właśnie patrzę. Aha. To było na 1 kwietnia. Aha. To tak samo jak na Czecho była ta hołda, nie? Też takie jaja zrobili. Daleko się idzie. No. A tu mamy drogę. Nie ma źle. Kurde, ale się wpakowałem. Idziemy po rowery. No przy tej głównej drodze, a tutaj mamy tą. Na pał, jak
Duma. Duma na piju. O, jest kolejny punkt kontrolny. Kopiec. No, maraton nadwiślański, maraton na orientację. I tutaj żeśmy mieli swój ostatni punkt. Koło pasieki. I go tam miliardowice.